Pani profesor, jakie będą losy Muzeum Historii Polski? A, tu mam dla państwa zupełnie nowe wiadomości i z wielką radością i przyjemnością mogę poinformować, że dzisiaj pani premier Ewa Kopacz podjęła wiążące decyzje dotyczące budowy tego muzeum w najbliższej przyszłości. Nie są to tylko cztery obietnice. Bo takich pewnie, zwłaszcza w kontekście Muzeum Historii Polskiej, słyszeli Państwo już bardzo wiele, ale decyzja, która zobowiązuje ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czyli mnie, do przygotowania w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Projektu wieloletniego pro, programu rządowego, który będzie tworzył podstawę finansową do zrealizowania tej inwestycji w najbliższej przyszłości, tak aby możliwe było przyjęcie przez rząd polski takiego programu jeszcze w lipcu tego roku. Co oznacza, że zostanie nie tylko obiecane, że zbudujemy to muzeum, ale pani premier chce, aby zostały podjęte decyzje wiążące. Na najbliższe cztery lata tworzące plan finansowania budowy, tak jakby była um, możliwość stuprocentowego obiecania, że słowo zostanie dotrzymane. Ja myślę, że równie ciekawą dla Państwa wiadomością może być to, że została także dzisiaj podjęta decyzja o innym zlokalizowaniu muzeum i realizowaniu innej koncepcji architektonicznej niż ta, o której słyszeli Państwo ostatnio przez ostatnie lata. Myśmy sporo czasu poświęcili na zanalizowanie wszystkich możliwości zbudowania Muzeum Historii polskiej w Warszawie. Przy założeniu deklaracji woli pani premier, że wstęga ma zostać przecięta 11 listopada 2018 roku, bo taki był warunek pani premier. I doszliśmy do przekonania, że jedynym realnym miejscem i projektem, który da się zrealizować w takim czasie, jest budowa Muzeum Historii Polskiej w już zaprojektowanym kompleksie na Cytadeli Warszawskiej. Tam także od wielu lat powstawał projekt, przeszedł już przez konkursy i, i, i fazę projektowania rzeczywistego ogromnego ogromnym rozmachem zaplanowanego kompleksu muzealnego, który po weryfikacji możliwości finansowych, bo mówimy cały czas o projektach, które generowane były jeszcze przed bankructwem Banku Lemana, a dzisiejsza rzeczywistość każe myśleć praktycznie, pragmatycznie, a skutecznie, pozwala zaplanować ten kompleks w taki sposób, aby i potrzeby Muzeum Wojska Polskiego zostały zaspokojone przy pomocy wzniesienia dwóch bocznych pawilonów kompleksu i Zadedykowania Muzeum Historii Polski, gmachu głównego, który jest już w istocie swojej zaprojektowany. wymaga oczywiście dostosowania tego projektu do potrzeb Muzeum Historii Polski, dlatego liczymy się z tym, że pierwszy rok zejdzie na pracach z architektami. Natomiast co ważne, mówimy o terenie, szalenie ważnym dla Warszawy, dlatego że cytadela przez ostatnich no, niemalże 200 lat była niedostępna. A Decyzja ministra obrony narodowej i premiera y, Tomasza Siemoniaka, że jest gotów wycofać użytkowanie wojskowe z tego terenu i otworzyć go dla warszawiaków, tworzy naprawdę genialne perspektywy, bo nie tylko powstania tam nowego Muzeum Wojska Polskiego w nawiasie dodam i wycofania Muzeum Wojska Polskiego z, w, ze wschodniego skrzydła gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie ergo powiększenia powierzchni czy Muzeum Narodowego w Warszawie. Także rozwiązania kwestii Muzeum Historii Polski. Oczywiście mamy tam już pawilon 10 Cytadeli, a we wrześniu otworzymy Muzeum Katynia, ale także stworzenia potencjalnie możliwości zagospodarowania dalszych y, fragmentów terenu Cytadeli w dalszej perspektywie na inne potrzeby kulturowe, jeżeli pojawią się takowe w Warszawie i będą już dojrzewały do realizacji. Bo to jest 39 hektarów, więc tam można stworzyć piękne tereny zielone, ale można też zbudować następne budynki. Świetnie skomunikowanego, już są opracowane sprawy dojazdów, logistyki budowy, do e, parkowania dla autokarów, dowozu turystów, komunikacji, także komunikacji miejskiej, bo jesteśmy po wstępnych uzgodnieniach z miastem i z panią Hanną Gronkiewicz walcz, że miasto poprowadzi tam linię e, autobusu, który będzie komunikował cytadelę ze stacją metra. Jednym słowem, Miejsca, które zafunkcjonuje w Warszawie y, jako zupełnie nowe miejsce kultury. Będziemy mieli taką cytadelę muzeów, y, która. Pozwoli także na wykorzystanie efektu synergii, bądź to bądź kompatybilny ze sobą muzeum, bo Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego nie są sobie odległe. Więc jeżeli Muzeum Historii Polski opowie chronologicznie historię, dzieje Polski, to Muzeum Wojska może już dopowiadać dzieje wojenne, ale niekoniecznie w układzie chronologicznym. prawda? Co więcej, powstanie wielka wspólna przestrzeń, bo budynki są zaprojektowane w taki sposób... Że Korpus Główny ma przed sobą po bokach dwa pawilony boczne właśnie Muzeum Wojska, a po środku wielki dziedziniec, który w oprawie tych dwóch muzeów będzie świetnym miejscem na wszystkie plenerowe wydarzenia związane z potrzebami miasta i Polski po prostu. To jest naprawdę wykorzystanie istniejącej koncepcji architektonicznej, a więc wykorzystanie czegoś, co już zostało wymyślone, ale po prostu zostanie przedefiniowane w nowy sposób i stworzenia właśnie projektu, który ma w moim odczuciu same zalety. Myślę także, że warszawiacy bardzo szybko pokochają to miejsce i bardzo szybko dokonamy takiej redefinicji tego miejsca, że ta architektura, bądź co bądź twierdzy wzniesionej przez oprawców Polski, ale za polskie pieniądze, nie zapominajmy, stanie się miejscem naszej dumy.